Orlik na Bielskiej to bardzo specyficzny obiekt, ponieważ jest to boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Jest boisko do koszykówki i siatkówki, a za tym obiektem w takiej dolinie, że tak powiem, jest skatepark, a za skateparkiem jeszcze urządzenia takie do ćwiczeń siłowych, jeżeli tak to można określić. To wszystko jest sklecone w ramach jakby terenu zielonego na dzielnicy Malinka. To było wielkie śmietnisko i taka no, niechlubna wizytówka tej części dzielnicy, gdzie mieszka bardzo wielu ludzi. I myślę, że ten obiekt i usytuowanie bardzo trudne, bo trochę jako kierownik zespołu obiektów, między innymi zarządzający tym obiektem, mieliśmy na początku bardzo wiele problemów, żeby uchować czystość, porządek. No ale powoli to się poukładało i myślę, że dzisiaj obiekt po 15 latach użytkowania ma nową trawę. Wcześniej zrobiliśmy 2 lata temu tak zwany retoping, czyli zostało odnowione boisko do koszykówki, które powinno być co 5 lat odnawiane, bo to jest cienka warstwa 3 mm poliuretanu natryskowego. Jest w tej chwili wymieniona trawa już na trawę nowej generacji. Ona jest mieszana z zasypem gumowym i piasku kwarcowego. Bardzo wysokie, jak widać tutaj już sztuczne oczywiście trawy. Ta ładna trawa to jest ten efekt końcowy. Ona jeszcze wymaga zasypania granulatem i piaskiem kwarcowym i tak zwanym lekkim biciem. Natomiast czym się to różni? Jest to trawa zrobiona na takim podkładzie bardzo grubym. To jest 5, no prawie 1,5 cm taka specjalna guma. Po ten obieg już 3 lata temu właściwie miał bardzo wiele problemów. Myśmy nie byli w stanie tego utrzymać i bardzo się cieszymy, że obieg ogólnodostępny, jakim są orliki w swojej idei, dostał dofinansowanie z ministerstwa, a z drugiej strony będzie miał bardzo nowoczesną trawę, co też przysporzy nam mniej pracy. To trzeba mieć świadomość, że ta trawa właściwie poza czesaniem, czyli takim konserwacją, trochę jak na kortach ziemnych, siatkami specjalnymi, i raz w roku przyjeżdża maszyna, która ten granulat przemiela i odświeża lub uzupełnia, to są jedyne zabiegi. Natomiast w przypadku naturalnej trawy, no ta trawa w okresie kwitnienia, to widzimy wszędzie wokół, wszystko rośnie i nie jest to takie łatwo, żeby to opanować. Skatepark jest otwarty cały czas, oczywiście my tam sprzątamy, staramy się jakby nadzorować obiekt, koszykówka i tak dalej jest ogólnodostępny, natomiast boisko wymaga rezerwacji dla osób, które się szkolą, są to szkółki, są to amatorskie zespoły i godziny otwarcia od godziny 8 do 22, w sobotę, w niedzielę do godziny 20, też szanujemy. My tutaj mamy obok dzielnicę, więc ludzie też muszą wypoczywać. Najważniejsze zadanie to szkolić młodzież i tworzyć obiekty. Miasto Opole to robi. Przykład tego obiektu za chwilę. Myślę, że potrzebujemy jeszcze 10 dni, żeby ten obiekt był odebrany przez, że tak powiem, nadzór budowlany, bo jest to obiekt, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i zaprosimy Państwa oficjalnie, mam nadzieję z Państwem, na oficjalne otwarcie. Później działamy przez cały okres wakacyjny, jesienny, no w zimie troszeczkę jest mniej. Thank you.